jak to jest w takim domku mieszkać, jak on wygląda, co w środku zawiera, czy można mieszkać cały rok. Postaram się Wam pokazać ten domek zarówno z zewnątrz, jak i od środka oraz opowiedzieć, do czego służy i jak go wykorzystać. Przy domku jest przydomkowy pies. Leży sobie jak dywanik. Jak to wygląda teraz z zewnątrz u nas? Popatrzmy. Patrząc od lewej, tam jest okno salonu, a pod oknem mamy kwietnik, który właśnie zaczyna kwitnąć. To takie nasze tutaj ogrodowe początki. Tu jest okno od jadalni. Oświetlenie, na górze są kominy. Jeden komin większy jest od głównego piecyka gazowego, który ogrzewa wodę ciepłą, użytkową i taką podprysznic. To wiadomo, to wszystko, co tam używacie do podgrzewa. Obok jest mniejszy kominek do ogrzewania takiego hala kominkowego, tylko w wersji gazowej. Oczywiście wejście główne tutaj mamy. My sobie jeszcze taki stoliczek zrobiliśmy przed. Pod stoliczkiem jest butla z gazem, która sobie zasila ten nasze pomieszczenie i coś tam. Zawsze taki stoliczek się przydaje pod ręką i są sadzonki, które przywieźliśmy ze sobą, więc trzeba by je gdzieś jeszcze wysadzić, ale jeszcze pomysłu nie mamy gdzie. I tu mamy jeszcze więcej przydomowego ogródka, czyli sadzonki, które wszystkie z nami przyjechały, więc mamy pomidorki swoje nawet, truskawki, maliny i takie różne różności. Ale skupmy się na domku. Domek wygląda tak, że dach ma tutaj taki półokrągły, zaokrąglony właściwie. Marynienki. Jakby ktoś chciał, to jeszcze ma uchwyty o takie, że można jeszcze do tej rynienki dorobić taką pionową rynnę, jeżeli komuś na przykład by się chciało coś takiego dodatkowo robić. Jeżeli na stałe byłby, to wtedy można dorobić takie rynny i mieć po prostu odprowadzenie wody, czy nawet zbieranie deszczówki. Okno z sypialni, które od środka zobaczycie, że jest z moskitierą. Idziemy sobie dalej, idziemy dalej. Tył domku to okna, łazienka i salon. I oczywiście z dołu jeszcze widzimy podłączenie kanalizacji do naszej takiej przydomowej, ręcznie robionej oczyszczalni. Możecie zobaczyć, jak to robiliśmy w poprzednim filmie, który Wam się wyświetla tutaj w prawym górnym rogu. Oczywiście jest to wersja taka, że nie robimy tu wszystkiego, tak? Dobrze. Jaki domek wygląda spod spodu? Otóż jest zbudowany na ramie i w miejscach, gdzie są pionowe wsporniki, które biegną do podłogi, są umieszczone kostki, bloczki i na koniec drewienko z klinem, więc wbijając klin podnosicie odrobinę domek do góry, więc można w ten sposób go wypoziomować. Tam też tak samo. Takie kliny, dobry sposób, bo inaczej trzeba by pewnie podnosić lewarkę, masz, bo to trochę waży taki domek. Oczywiście też w filmie tym poprzednim, jak poziomowałem, możecie zobaczyć nawet takie ujęcie, że na początku jak się wbija klin, to najpierw płytka wchodzi w grunt, widać ewidentnie, ale dojdzie do pewnego momentu, no bo trawa się ugnie, podłoże się ugnie i ona się sztywno zatrzyma, bo to jest płytka 50x50 chodnikowa i wtedy można zaobserwować, że jak wbijałem dalej klin, to zaczynał się domek unosić. Więc tak to się mniej więcej odbywa, natomiast domek podróżuje na własnych kołach. O! Ma takie koła. Dosyć grube, to nie są takie zwykłe gumy, ponieważ muszą utrzymać bardzo duży ciężar, więc to są grube, porządne gumy. Co Dziunka? Dziunia mi tu towarzyszy cały czas. Ale jak zauważycie, niby wracamy do końca domku, niby są koła, ale jak widzicie, nigdzie nie ma świateł, dlatego że te domki nie podróżują tak normalnie za samochodem czy za jakimś pojazdem. Nie jeżdżą absolutnie w ten sposób po drogach. Chyba nawet zakaz jest tego, więc nie mają świateł, bo takich nie transportujemy. Domki mogą być transportowane jedynie na lawetach, na przyczepach, na specjalistycznym transporcie.
Natomiast to, że one są na kołach i to, że mają dyszel, to tylko po to, żeby dało się gdzieś lokalnie na miejscu je ustawić, przewieźć kawałek na działkę. Nie jest to do jeżdżenia po drogach publicznych, tak? Dlatego do przestawiania oczywiście służy z przodu dyszel z normalną kulką, więc nawet na upartego do Hondy Agatki, do haka moglibyśmy przyczepić, ale oczywiście pewnie nie pociągnie Honda. No może trafik już prędzej by pociągnął. No. Także można sobie gdzieś tam podciągnąć, gdzieś ustawić, ale na pewno nie jeździmy po drogach publicznych. Także tak to wygląda z tej strony. Rama, wszędzie podkładki, u nas w 8 miejscach, czy nawet nie więcej. U nas mamy podkładki zrobione w 10 miejscach. Więc dosyć dobrze jest wyparty, bardzo stabilnie. Chociaż jeszcze da się zaobserwować pewien delikatny skos. Ale to specjalnie było tak zrobione, że ja nie nabijałem tych klinów bardzo mocno przy poziomowaniu, dlatego że, moi drodzy, wiedziałem, że jak się dociąży jeszcze domek różnymi gratami, jak po nim chodzimy, przemieszczamy się, to domek cały czas się dociąża i jeszcze osiadają te płytki. One jeszcze bardziej wchodzą w grunt, więc po paru dniach i po dociążeniu rzeczywiście w grunt te płytki weszły i teraz myślę, że właśnie można wypoziomować, czyli te kliny troszeczkę podobijać, żeby ten poziom wyrównać. Bo mamy takie właśnie delikatne wrażenie, że gdzieś ten spadek jest. Nieduży, ale jest. No i tu jest główne okno, jeśli chodzi o salon. Wszędzie są również kratki wywiecznikowe. O, takie od środka one też są. No i teraz tak, ilość okien sprawia, że mamy na pewno w domku jasno. Ilość okien jest też plusem, jeżeli jest bardzo gorąco, a ten domek się niestety nagrzewa bardzo szybko, jest w środku gorąco, jeżeli jest słońce. No i to jest jego minus, ale też przyjemnie jest w nocy, kiedy on się już delikatnie wychładza i jeszcze to ciepełko z dnia utrzymuje, więc tak przyjemnie jest. No ale w dzień za szybko się nagrzewa. I wtedy dobrze, że ma dużo okien, bo otwieramy je wszystkie, robimy przewiew i można spokojnie w środku wysiedzieć. Minus jest taki, że oczywiście to są pojedyncze szyby, więc w zimę będziemy tracić ciepło przez te szyby, więc typowy sezonowy domek. I pies chodnikowy. Przypodłogowy. Jak są podłączone instalacje? Już pokazuję. Tutaj z ziemią poprowadziliśmy wodę w wężu specjalnym do wody pitnej. I jest wpięte w instalację, która jest rozprowadzona po całym domku. Tu mamy kabel antenowy, jeżeli ktoś ogląda telewizję, a ten pomarańczowy jest do gazu, rozprowadza gaz. Gaz sobie idzie po drugiej stronie. Butla jest podłączona i idzie instalacją pod domkiem. Gdzieś do ramy poprzyczepiane i tu również prąd jest doprowadzony i tam wtyczka gdzieś wpięta i tutaj oczywiście też wszędzie kostki popodpierane. Także tak to wygląda, na takiej ramie jest spod spodu. No i takie ocieplenie, o którym jeszcze Wam powiemy, no takie wełna mineralna z jakąś taką folią. Marnie to wygląda, w niektórych miejscach lepiej, w niektórych gorzej, tam gdzie się poprzedzierało. Więc to na pewno do poprawy, jeśli chodzi o ten domek akurat, ale to jeszcze powiemy Wam później. Wejście do domku prowadzi przez schodki, które najczęściej są dołączane do kompletu, jeżeli kupujecie taki domek. Wchodzimy, a dalej to już jak w domu. Buciki się zdejmuje, zakłada się kapcie, bo jesteśmy w domu. Proszę bardzo, tak to wygląda w domu. Po wejściu tutaj mamy od razu po lewej kuchnię, później salon, jadalnia. I po kolei Wam pokażę, co i jak to wygląda. Weźmy tylko pod uwagę, że ten domek jest troszeczkę przez nas już przekształcony, ale o tym Wam zaraz opowiem, czyli nieco inaczej po prostu wyglądał, jak go kupiliśmy, a nieco inaczej wygląda teraz, ale to akurat normalne. Zacznijmy od kuchni. Proszę bardzo. Szafeczki na górze, szafeczki na dole, jest lodówka, jest kuchenka, jest piekarnik. Później jest takie szafki salonowe pod telewizor, pod książki. Później mamy tam kanapę dookoła. Taki narożnik dwustronny.
I mamy stół jadalniany, który myśmy przystawili. To tak z grubsza, a teraz pokażę już ze szczegółami. Wróćmy do kuchni. Po kolei mamy szafki i okap nad kuchenką. Ten mebelek to już oczywiście nasze wyposażenie, tego nie było na stanie. Kuchnia palnikowa na butlę gazową, która jest podłączona. Dalej mamy, moi drodzy, coś, co jest chyba wymysłem właśnie holenderskich czy angielskich domków, czyli mamy na górze grilla, proszę bardzo, a na dole piekarnik. To wszystko jest gazowe. Dalej mamy zlew, trochę szafy pod zlewem, jest oczywiście jakaś szuflada na rupiecie, jest oczywiście jakieś szafki, w których możecie sobie trzymać kosze na przykład na śmieci, ale u nas są wykorzystywane te szafki do naszych gadżetów kuchennych, dlatego kosze na śmieci stoją sobie na zewnątrz tutaj, nam to nie przeszkadza w niczym, oczywiście można je schować do środka, jeżeli ktoś chce. Szafeczki na górze. No jest troszeczkę miejsca, nie jest może tyle co w domu, w kuchni, chyba że ktoś ma kawalerkę w bloku, to może jest podobnie. Ale można się zmieścić, można jakoś sobie poradzić z ilością miejsca. Wczoraj na przykład w tym piekarniku gazowym Agatka upiekła piękny chleb. Roletka, wszędzie są roletki, znaczy nie wszędzie oczywiście, ale nie w każdym oknie, ale są, więc widok jakiś na podwórko mamy, ale ponieważ niestety właśnie domki się szybko nagrzewają od słońca, to zasłaniamy z rana, żeby mniej się nagrzało. No i teraz tak, tutaj salon z jadalnią był i normalnie to wyglądało tak, że mieliśmy tutaj ten narożnik i na środku był mały taki okrągły stoliczek dołączony. No, czasem są większe te stoliczki, czasem mniejsze, zależy jak kupujecie. Natomiast tutaj w tym rogu przy tym oknie była jadalnia, czyli ten stół jadalniany był przesunięty w to miejsce i miał cztery krzesełka dookoła. Ale ponieważ my mamy sporo gadżetów kuchennych, jak widać, wszędzie sobie już obstawiliśmy, czyli urządziliśmy się po swojemu i dodatkowo mieliśmy takie dwie szafki, które idealnie w to miejsce nam pasują, więc po prostu sobie je wstawiliśmy, wykorzystaliśmy je pod wszystkie przybory kuchenne, plus dodatkowo kosz na koce, a za to stół jadalniany poszedł tutaj właśnie przy tym narożniku i służy nam zarówno do jedzenia, jak i do pracy, jeżeli jakąś mamy na przykład, nie wiem, komputer sobie rozłożyć, coś zrobić, czy coś popisać, poczytać, to wszystko można tutaj. Narożnik jest tutaj nierozkładany w tym wypadku, niestety, czy stety, trudno powiedzieć. Za to dzięki temu, że jest nierozkładany, to mam mnóstwo schowków pod spodem, więc można podnieść taką poduchę i tam są schowki, więc można jakieś nadmiarowe ubrania, tak jak w naszym przypadku, sobie pochować. O, przyszła Agatka. Co będzie robione? Jajeczniczka. Jajeczniczka z pomidorkami. Tak. Dobrze. Ta Agatka siedziała w kuchni, a ja pokazuję wam dalej. Takie domki są ogrzewane najczęściej gazowo, czasami elektrycznie. W naszym wypadku gazowo, jest to taki piecyk gazowy, który powiedzmy gdzieś tam jest stylizowany na jakiś kominek, ale tak naprawdę tam jest całe to urządzenie grzewcze. Dodatkowo ma taki bajer, że można sobie je podświetlić i wygląda jak żarzące się węgielki. Taki śmieszny bajer. No i tym można sobie ogrzać domek holenderski, jak są chłodniejsze dni, aczkolwiek ostatnio mamy niezwykle ciepłe, więc raczej jest tu za gorąco i się z niego wychodzi. O tym wam za chwilę jeszcze opowiem. I jakieś szafeczki po bokach są tego blacie, które myśmy wykorzystali na książki, ale zazwyczaj jest to miejsce wykorzystywane na telewizor i nawet przewidziane zostało pod to, bo jest gniazdo antenowe zamontowane, plus jakieś tam mamy gniazdko. Jest taki ala barek na górze, a ktoś ma kolekcję alkoholi, może sobie stawić. Są szafeczki po bokach.
Całkiem przyzwoicie tutaj, jeżeli chodzi o ilość szafek, przynajmniej w tym naszym domku, ale opowiem wam jeszcze, jakie mieliśmy przygody z innymi za chwilę. Są też szafeczki na górze. To już nie we wszystkich domkach się zdarza, ale to akurat są. No lustro. Te elementy to nie są półki, tak naprawdę, tylko to są teoretycznie karnisze, do których są przyczepione firanki, no ale z racji tego, że można je jako półki wykorzystać, to my sobie urządziliśmy naszą kolekcję słoików, żebyśmy, tak jak w naszej kuchni w starym siedlisku, to mogli mieć również tutaj podobnie. Jest lodóweczka, jak widać. Lodóweczki w takich domkach są zazwyczaj niewielkie, ale czasami zdarza się tak, że ktoś taką lodówkę stawia sobie na przykład gdzieś obok. Jeżeli akurat nie ma zabudowy, tak jak u nas, bardzo precyzyjnie zrobionej, czyli wszędzie tutaj dookoła już jest zabudowane, to można sobie na przykład tutaj postawić lodówkę, albo na przykład właśnie w tym miejscu moglibyśmy postawić dużą, normalną, wielką lodówkę, jeżeli ktoś ma na to ochotę. W kuchni na podłodze mamy słynne gumuleum, czyli łatwo to umyć, łatwo to odkurzyć, nawet zamieść. Natomiast na części takiej salonowej, tutaj akurat mamy dosyć fajną, miękką wykładzinę. Wszędzie firanki w oknach, niestety w tym egzemplarzu zabrakło zasłonek. Są oberwane prawdopodobnie karnisze, ale to, no, to są domki używane, więc za chwilę wam, tak jak mówiłem, opowiem jeszcze o takich używanych domkach. Naprzeciwko kuchni mamy wejście do łazienki. Łazienka nie jest tutaj bardzo duża, ale w zupełności wystarczająca. Proszę bardzo, jak spojrzymy, to w łazience mamy oczywiście tron na samym wstępie. Jest okienko, które jest zupełnie inną szybą, więc z zewnątrz nas nikt tu nie podgląda. Obok tronu mamy kabinę prysznicową z taką, powiedzmy, mikrowanienką. Nawet można sobie tam nalać wody, usiąść na siedzisku z tyłu i nogi wymoczyć, jak ktoś potrzebuje. Jest świetlik nad prysznicem, więc mamy troszkę jaśniej dzięki temu, jeżeli kąpiemy się w dzień. Słuchawka prysznicowa, proszę bardzo. Wszystko, co potrzeba, jest. Tuż obok jest umywaleczka, jest z szafeczkami. Styl typowo angielski, czyli dwa krany, ciepło oddzielnie, zimno oddzielnie. Czyli po prostu zakrywamy sobie to, co jest niepopularne w Polsce, a właśnie popularne za granicą, właśnie na zachodzie. Czyli zakrywamy sobie, wlewamy wodę, czy ciepłą, czy zimną, i myjemy sobie ręce, czy co tam potrzebujemy umyć. To jest fajne o tyle, że już zauważyliśmy, że jest bardzo duża oszczędność wody, bo tak jak normalnie u nas się odkręca kran i się człowiek myje ręce, myje twarz, to tutaj mamy to tylko w takiej ilości wody, jaką wlejemy. I wszystko, także dobre dla oszczędzających wody. No, lustereczko, jakieś szafeczki, nawet można tam coś zmieścić, jeżeli właśnie się dorobi jakieś koszyczki czy coś takiego, to jak najbardziej. My tu jeszcze wstawiliśmy kosz na brudną bieliznę i to w takim miejscu, że nam najmniej przeszkadza, bo mamy tutaj dojście do umywalki, a gdyby przeszkadzało, to oczywiście można go trochę odsunąć. Także jeszcze tak wykorzystaliśmy miejsce, ale łazienka jest niewielka. A i oczywiście tutaj jest taki sznureczek magiczny. Jak za niego pociągniemy, to nastała światło. Jak więc widzicie, jak w domu można sobie przygotować posiłek na gazie. Całkiem przyjemnie, mimo że tutaj jest miejsca dosyć niewiele, to słuchajcie, naprawdę się wszystko zmieści. W takich domkach jest wszystko skumulowane. Wszystko jest tak naprawdę kompaktowe takie, że naprawdę nie ma olbrzymich przestrzeni, za to jest wszystko, co potrzeba i dzięki temu można sobie spokojnie żyć. I powiem wam, że zaczynamy się już powoli przyzwyczajać. Dzięki temu, że jest mniej szafek, mniej powierzchni, to też trzeba ograniczyć trochę liczbę gratów, więc to jest dobre, bo takie bardziej minimalistyczne
a możemy mieć wtedy nawyki, aczkolwiek nasze słoiki muszą być, no bo bez dużej ilości przypraw i bez naszych wszystkich dodatków ciężko sobie poradzić. Dodatkowo właśnie wykorzystując ten regał i te drewniane pojemniki, to możemy tam upychać jakieś zapasy żywności czy coś takiego, jeżeli mamy tutaj na przykład jakiś tam ryż czy mąka w słoikach, wszystko jest, co potrzeba. Jest salon, jest jadalnia połączona z salonem, trochę miejsca, jest łazienka, którą pokazywałem, jest kuchnia, jak słusznie zauważyliście, jest jeszcze jedno pomieszczenie. To sypialnia. W tym domku jest jedna, taka małżeńska. Proszę bardzo, wchodzimy do sypialni i zamkniemy się tutaj, żeby Agatka nam nie hałasowała gankami. I już opowiadam wam o sypialni. Mamy łóżko dwuosobowe i mnóstwo szafek dookoła, to się bardzo przydaje. Proszę bardzo. Dodatkowo w sypialni jest, moi drodzy, okno i akurat nam się tutaj trafiło okno z moskitierą, więc możemy sobie uchylać na noc, zakładać moskitierę. Moskitiera jest w formie takiej ramy montowanej dosyć szybko i dzięki temu możemy spać przy otwartym zupełnie oknie. Jak jest cieplej, to bardzo się to przydaje. Dodatkowo po drugiej stronie mamy również bardzo pojemną szafę, szafki, no i takie można wykorzystać jako biurko, jako toaletę, co kto woli. Oczywiście też jest słynny sznureczek. O, i światełko tutaj, ale są również lampki takie nad głowami do poczytania idealne, więc jest całkiem sympatycznie. My już szafki zagospodarowaliśmy, więc po prostu mamy tam jakieś swoje ciuchy. No bo to do czego innego szafki wykorzystać, jak nie do ciuchów, prawda? Więc wszystkie są. W tamtej szafie to jest taka szafa na rzeczy wiszące, taka wąska. Ale oczywiście, jak się domyślacie, również tutaj w szafie są rzeczy wiszące. Proszę bardzo. I na górze półka, gdzie można tam, w naszym wypadku akurat ręczniki pochowane, więc trochę tego miejsca jest. Tutaj też ciuchy, no bo zazwyczaj sypialnia pełni funkcję również garderoby w takim miejscu. No, to tyle jeśli chodzi o sypialnię. A teraz wam opowiem troszeczkę więcej o technicznych sprawach związanych z tym domkiem oczywiście. Ostatnio, kiedy robiłem ostatnie kursy, jeżdżąc po jakieś rzeczy, a wczoraj jakieś załatwiając sprawy na mieście, to Agatka trochę się tu w domku urządzała jeszcze. I teraz pytanko do Agatki w takim kładzie, czy da się zmieścić w takim domku holenderskim? No bo to pewnie największa obawa wszystkich, którzy się zastanawiają nad takim domkiem. A powiedz, jak tutaj z miejscem jest? To znaczy, samym miejscem to jak najbardziej, jest to taka mała kawalerka, więc mała, no ile ona ma? 3 na... Zaraz wymiary podam, to jest 3. No to około ma 25 metrów kwadratowych, więc bez problemu tutaj można się, para może się urządzić. Natomiast jeżeli chodzi z... Dla nas osobiście ilość miejsca kuchennego jest za mała, zdecydowanie. W tym malutkim aneksiku byśmy się nie zmieścili, szczególnie, że jeszcze część półkę zajmuje piecyk gazowy. No właśnie, nie pokazałem wam. Proszę bardzo, zaraz o nim opowiem. Więc ona jest całkowicie wyłączona, tak samo lodówka, która mogłaby sobie stać jako wolno stojąca tam. Więc jest to zdecydowanie za małe, dlatego dorabialiśmy nasze dodatkowe tutaj półki. Jak tutaj dorobiliśmy te półki, to powiem tak, 60% rzeczy nam się tu zmieściło. Ale, a te rzeczy, które są mniej używane, po prostu na razie poszły...
W kartony. Do pudeł i czekają na swoją nową kuchnię. No dobra, ale mamy wyjątkowo dużo rzeczy kuchennych, tak? Nie powiedziałabym. Mamy po prostu... Nie, mamy normalną ilość. Nie mamy wyjątkowo dużej ilości. Dobrze, legatki to jest normalne. Tak, to jest... Nie mamy 1 500 000 zastaw, czy... Nie wiem... 300 garnków. Mamy taką ilość... Normalną. Ja bym powiedział, że jest to normalna ilość, tak? Mamy taki i taki garnek, taki i taki garnek. No i tak. Czyli już wiecie, że jeżeli byście się nad takim domkiem zastanawiali, to na pewno musicie sobie zrewolucjonizować wszystko, co macie w kuchni, żeby wam się po prostu to wszystko zmieściło. Także trzeba będzie jakiś taki remanent w kuchni zrobić porządnie. No, mamy dużo sprzętów. Tak. Niestety wszystkie praktycznie sprzęty poszły... Na bok, w kartony. Na razie poszły w kartonach, są, czekają, bo... Będą w domu. No tutaj nie ma na nich miejsca. Jak będziemy potrzebować, to po prostu będziemy sobie przynosić i otwierać, tak? Tak jest. A jeśli chodzi o sprawy garderobiane? No, jeżeli chodzi o odzież, to poza brakiem miejsca na buty, bo nie ma tu go właściwie w ogóle, nasze buty w większości poszły albo pod łóżko, albo do schowków, to można się zmieścić. Tak, jeśli chodzi... Bo jak widzieliście w sypialni, tak, jest dosyć sporo miejsca. No, brakuje tutaj nam takiego miejsca na biuro, nie? Ale pamiętajmy, że jest to wersja domku taka krótsza, tak? Te domki mają, są również trochę dłuższe, mają wtedy jedną albo dwie dodatkowe sypialnie. Tak. Czyli jakby nie patrzeć, są to dwa dodatkowe pokoje na przykład, w których można urządzić zamiast sypialni, na przykład czy ktoś chce biuro, czy ktoś chce schowek, czy coś takiego. My mamy tutaj tylko jedną sypialnię, bo jest to właśnie ta wersja krótsza. On też jest i wąski, tak? Bo normalnie domki to mogą mieć 3,6. 3,7, tak. No, są większe, tak. To może teraz kilka szczegółów technicznych. Tak jak wspominaliśmy wam, są różne wymiary domków holenderskich. Najmniejszy, z jakim spotkaliśmy się w ofercie w Polsce, to jest 7,5 metra. To jest takie absolutne minimum, już chyba krótszego nie znaleźliśmy nigdzie. Natomiast najdłuższy, który oglądaliśmy, to jest 12 metrów. Różnie też jest z szerokościami tych domków, bo takie 3 metry to jest chyba najmniej. My tutaj mamy dokładnie 3,10, a jeśli chodzi o największy wymiar, to chyba 3,90. Natomiast najczęściej spotykane to są 3,5-3,70. Wysokości są tam trochę ponad 2 metry, jeżeli chodzi o w środku, no bo oczywiście z zewnątrz, licząc od ziemi aż do samego czubka komina, no to tam jest około niecałe 3 metry chyba. Także trochę jest. Więc nasz ma dokładnie 8,70 na 3,10. Kto tam bystry, to może sobie szybko przeliczyć, jaki to jest metraż. Oczywiście w środku to jest ten metraż troszeczkę mniejszy, bo to jest wymiar po zewnętrznym obrysie. I to jest wersja właśnie, gdzie mamy jadalnię, salon, aneks kuchenny, łazieneczkę i sypialnię małżeńską. Często w domkach, jeżeli będziecie takich domków poszukiwać, to jest również czasami druga sypialnia, na przykład dla dzieci, czasami są jeszcze dwie sypialnie, czasem ktoś upchnie jakiś schowek albo będzie trochę większa łazienka, także tak to mniej więcej wygląda w takich domkach. Czy w takim domku da się mieszkać w zimę? To dobre pytanie. Są dwa rodzaje domków. Są domki sezonowe i są domki całoroczne. No i z tego, co rozmawialiśmy z jednym ze sprzedawców takich domków, to tak naprawdę podobno różnią się tylko tym, że w tych domkach całorocznych są podwójne okna. I to jest właściwie główna różnica, bo tutaj są okna pojedyncze z jednej szyby, a w całorocznych są podwójne, no i oczywiście tam jeszcze dochodzi trochę lepsze ogrzewanie, tak? Czyli na przykład my tutaj mamy piecyk gazowy, taki a la kominkowy w salonie, i to właściwie wszystko, bo już sypialnia czy łazienka ogrzewane nie są, przynajmniej w naszym wypadku. Natomiast często się zdarza tak, że albo w tych dodatkowych pokojach są grzejniki elektryczne, albo jest to ogrzewanie gazowe nadmuchowe, więc wtedy do każdego pomieszczenia taki nadmuch jest doprowadzany, albo jest jeszcze taka opcja, że nawet domki mają ogrzewanie centralne.
Czyli piecyk gazowy podgrzewa normalnie, jest system centralnego ogrzewania, a w każdym pomieszczeniu jest na przykład grzejnik, który podgrzewa te pomieszczenia. Więc my mamy wersję sezonową, więc musimy się sprężyć, żeby do zimy wyrobić się z remontem i móc zamieszkać przynajmniej w jednym pokoju. Oczywiście da się zrobić tak, że jeszcze tutaj da się też w zimę mieszkać, tylko będzie to polegało na tym, że trzeba będzie grzać i pewnie taka butla gazowa, która tu jest 11 kg wykorzystywana, to pewnie będzie starczała na może 3 dni. No i tyle, bo cały czas jest ogrzewanie. Natomiast tutaj inna rzecz nie jest dostosowana, czyli nie jest dostosowana, moi drodzy, instalacja wodna, która jest niestety na wierzchu, pod domkiem i po prostu ta instalacja w zimę może zamarznąć. Jasne, że można by ją tam troszeczkę, wiecie, zaizolować, trochę pokombinować, żeby nie zamarzło tak szybko albo wcale. No ale to już dodatkowa robota. Także jeżeli ktoś z Was planuje zakup domku takiego sezonowego, żeby tylko mieszkać w lato, no to oczywiście super. To taka wersja wystarczy w zupełności. A na zimę proponuję po prostu spuścić wodę, przedmuchać rury, żeby tam nic nie przemarzło i tak on poczeka sobie do następnej wiosny. Albo trzeba wydać trochę więcej pieniędzy i po prostu kupić domek całoroczny, który jest lepiej przystosowany do takich elementów. No i oczywiście posprawdzać, czy systemy właśnie wodne są gdzieś tam schowane w izolacji, żeby nam po prostu nie zamarzło. Jeśli chodzi o ceny, bo jak już rozmawiamy o cenach, dowiedzieliśmy się, że przed pandemią można było takie domki kupić za połowę ceny aktualnej, czyli za 15-20 tysięcy to można było już naprawdę całkiem wypasiony domek kupić i nie było z tym większego problemu. Natomiast później wzrost zainteresowania takimi domkami był na tyle duży, że te ceny poszybowały w górę, a dodatkowo oczywiście jeszcze tam inne koszty wzrosły po drodze, ale to chyba wiecie, co tam powzrastało w międzyczasie, więc chociażby koszty transportu znacznie wzrosły, więc i te ceny poszybowały. I dzisiaj kupić domek za 15 tysięcy, który się nadaje, praktycznie nierealne. Szukaliśmy takich domków, no i niestety nie znaleźliśmy żadnego, który by się nadawał. Natomiast no tak od 20 tysięcy to już tam coś może. Od 30 już spokojnie są ceny takie całkowicie realne, ale te domki są jeszcze takie mało czyste, mało dobrze wyposażone. I takie prawdziwe ceny, które rzeczywiście już domki można po prostu wejść od razu mieszkać, to właściwie od 40 tysięcy w górę, ale to też nie ma reguły. Natomiast oczywiście da się kupić taniej i nam się też udało. Z tym, że jak oglądaliśmy domki w firmach, które ewidentnie zajmują się sprzedażą takich domków, to mam wrażenie, że tam chyba troszeczkę albo mają takie zainteresowanie, że w ogóle się nie martwią o klienta, albo nie wiem co, bo generalnie te domki były w stanie naprawdę różnym. Oczywiście zdarzały się takie, że naprawdę weszło się i było bardzo miło w tych domkach, ale większość to ani do końca nie posprzątana, ani tam jeszcze w szafkach jakieś graty, w szufladach jakieś brudy. No powiem Wam, że tak i to nie w jednym miejscu oglądaliśmy i to taka reguła chyba, że tak no marnie to wygląda. Natomiast myśmy kupili domek z rąk prywatnych i ten domek był rzeczywiście czysty, wysprzątany, ładnie przygotowany. Naprawdę tak dobrze trafiliśmy, tak? I myślę, że jak się poszuka z rąk prywatnych, to też można, no i zarówno można kupić byle jaki brudny, jak i można kupić ładny i czysty. Zresztą tak samo w firmach, które tym handlują, też można domki, które są w troszkę lepszym stanie, ale zazwyczaj one też odpowiednio więcej kosztują. Ten nasz domek przewoziła firma specjalistyczna, która zajmuje się transportami. I tu też warto zwrócić uwagę, że jeżeli kupujecie z firmy, to zazwyczaj transport jest zapewniony. Nawet jeśli jest płatny, to przynajmniej ta firma jest od razu przystosowana do tego, żeby takie domki przewozić. Natomiast jak kupujecie z rąk prywatnych, no to trzeba się liczyć z tym, że trzeba dodatkowo jeszcze wziąć firmę transportową i to nie jakąś tam pierwszą, lepszą, przeprowadzkową, tylko to trzeba firmę specjalistyczną, która jest przygotowana na przewożenie tak dużych gabarytów. Są firmy, które są wyspecjalizowane wręcz w przewożeniu domków holenderskich.
i my właśnie z usług takiej firmy skorzystaliśmy. Także jakby o szczegóły się nie martwiliśmy, po prostu przyjechali, załadowali, przywieźli, rozliczyli, przywieźli nam umowę od prywatnej osoby, więc my wszystko przez tą firmę załatwialiśmy, ona się tam później z właścicielem rozliczała. Także to wszystko dało się zorganizować całkiem fajnie. Nasz domek był przewożony, słuchajcie, około niecałe 100 km i koszt załadunku, przewiezienia i rozładunku tego domku to było 1700 zł. Czy to dużo, czy mało, nie wiem, ale tyle zapłaciliśmy. Natomiast pewnie Was interesuje oczywiście cena naszego domku, więc wyceniony był na, jeśli dobrze pamiętam, 31,5 tysiąca, tak? Chyba tak. Chyba 31,900. 31,900. 31,900, a finalnie zapłaciliśmy za niego 30,5 tysiąca. Podobnej jakości domek. Podobnej wielkości i podobnej jakości, w miarę wyglądający, który miałby mniej więcej to samo w firmie, która handluje domkami, powiedzmy mniej więcej za 36-38 tysięcy, z tego co oglądaliśmy. Takie ceny, chociaż tam były minimalnie większe te domki, bo tam było 9,5 metra, więc troszeczkę większe. Także, ale słuchajcie, naprawdę nie ma żadnej reguły, jeśli chodzi o domki holenderskie. Zresztą jak większość rzeczy używanych, typu samochody, no możecie kupić taką Hondę, jak ma Agatka, za 3000, a możecie ją kupić za 11. I tak samo jest z domkami, słuchajcie. Są domki, które można spokojnie gdzieś tam zobaczyć ogłoszenia za 11-12 tysięcy. Są takie, które są po 100 tysięcy i czasem jak spojrzycie, to one niewiele się różnią od siebie, więc sporo zależy oczywiście od tego, jak duży jest domek i jakie ma wyposażenie, ale tak samo dużo zależy od tego, kto go sprzedaje i co sobie tam wymyśli, jeżeli chodzi o ceny. Także to były nasze ceny. 30,5 tysiąca za domek finalnie daliśmy. Bez butli, musieliśmy butlę jeszcze tutaj mieć swoją, bo butla, którą nam dołączyli, to nie pasuje do polskich systemów, więc nie wymienimy jej nawet na stacji, czy gdzieś tam, gdzie butle się sprzedaje. No i ten 1700 transport, także tyle mniej więcej wyszło. Ciekawostkę wam jeszcze powiem na temat tego domku, ponieważ rozmawiałem na jego temat z panem, który zajmuje się przewożeniem domków i przewoził nam ten domek. I moi drodzy, to jest pan, który przewozi domki zawodowo. Oczywiście tam inne rzeczy też czasami przewożą, ale jakby specjalizują się w domkach i nawet tego samego dnia, kiedy po południu przywieźli nasz domek, to przed południem przewozili zupełnie inny, w inny rejon kraju i później dopiero nasz, więc domków przewozi dużo i ma porównanie, bo do każdego takiego domku musi wejść do środka, zabezpieczyć meble, na przykład tutaj były krzesła położone, stół odwrócony do góry nogami, że to wszystko nie latało w czasie transportu, szafki były pooklejane, żeby się nie otwierały, więc taki pan zawsze musi wejść do domku i przygotować go do transportu. No i ten pan powiedział nam, słuchajcie, że dawno nie był w tak czystym, w tak wysprzątanym i w tak zadbanym domku, więc stwierdził, że nam się naprawdę fajny domek trafił, bo jak wchodzi, jak to on powiedział, ten, który wiózł rano, to powiedział, że nawet jednej nocy nie chciałby w nim spędzić. Więc to takie porównanie właśnie, że niektóre domki niestety no, są w stanie różnym, bardzo różnym, więc jakbyście kupowali, to naprawdę zwracajcie uwagę na wszystkie detale, bo czasami oczywiście można tanio kupić, ale niekoniecznie jest to dobre rozwiązanie, bo się może okazać, że dom jest w stanie krytycznym. Także nam się to udało. Dużo, dużo fajniej wyglądał, dużo był czystszy. No oczywiście i jakieś tam pieniądze kosztował, to też wiadomo. No i proszę bardzo, śniadaneczko w domku holenderskim, jak się masz. Jajeczniczka jest z dodatkami. Można siadać, moi drodzy, i zajadać. Po skończonym śniadanku człowiek wypoczywa. Rozłoży się i wypoczywa. Okienko uchylone, piękny widok mamy za oknem. Sama zieleń. Jaka gadka. Przyjęło się. Dobre było?
Pewnie, że dobre. Sama robiłaś, no to musiało być dobre. Czyli co, mówisz, że w takim domku da się pożyć, tak? Mhm. Spokojnie. Słuchajcie, domki mają też plus, że jeśli chodzi o pozwolenia na budowę, na... Co tam jeszcze jest? No nie są przytwierdzone do fundamentu, więc teoretycznie nie wymagają niczego. Dokładnie, właśnie. Po prostu wstawiasz i sożyjesz. Ale owszem, już przyłącza do niego, tak. No. Wymagają zezwoleń i zgłoszeń. No tak, bo jeżeli byście podłączyli do oczyszczalni, no to oczywiście wymaga taką... oczyszczenia wymaga zgłoszenia. Studnia tak wymaga zgłoszenia. Natomiast jeżeli działka nie wydano zezwoleń na budowę czegokolwiek, to nie wydadzą wam zezwoleń na przyłączenie się pewnie. Tak mi się wydaje. Do sieci. Ale tak czy śmak, sam domek nie wymaga żadnych pozwoleń, żadnego niczego. Po prostu go wprowadzacie na działkę, tak jak myśmy to zrobili. I stawiacie. Także to jest alternatywa dla budowy małych domków. Jeżeli ktoś by chciał z was mały domek sobie wybudować, na przykład, no to musi przynajmniej zgłosić, tak? Jak trochę większy, no to jeszcze tam pozwolenia na budowę. A taki domek wprowadzacie na gotowo i właściwie jak jest całkiem komfortowy, tak jak ten, co nam się udało kupić, no to tego samego dnia można zamieszkać, nie? To jest ten plus. No i te domki są... No to jest plus, ale tutaj jest sporo innych takich zagrożeń, tak? Mhm, opowiadaj. Na przykład, my się już zastanawiamy, co z myszami. Z myszami, no tak. Bo od spodu są dziurki porobione pod instalację, więc myszka gryzie drewno i sobie wejdzie, nie? Więc od dołu nasz domek wymaga... owszem, on jest uszczelniony w tej chwili. Niechlujnie, ale jest uszczelniony wełną z folią aluminiową. Znaczy to jest taka folia... Czy to jest aluminiowa? Nie, to jest coś takiego nie bardziej wiadomo, papierowa, co. Pokryta warstwą srebra, że tak powiem. I wymaga od spodu zabezpieczenia. Tak, żeby już całkowicie trzeba by zaizolować rurki i od spodu dać jakieś takie twarde płyty. Jakieś takie zabezpieczające, żeby mysza tego nie dziabnęła. No i myślę, że jeżeli kiedyś będziemy ten domek sobie zostawiać na przykład i będzie to domek u nas wtedy gościnny, to kto wie, czy tam nie zrobimy tego od dołu. Natomiast na razie podejrzewam, że nie będziemy tutaj większych robót robili, bo planujemy się stąd jednak na zimę wyprowadzić, tak? Wtedy ten domek zostaje sam i sobie czeka do następnego roku ewentualnie, a może będziemy go sprzedawać. Jeszcze nie wiemy, jaki będzie na niego plan, także to wszystko wyjdzie w trakcie. Ale rzeczywiście, jeżeli macie małą działeczkę, no to można wstawić, nie? I po prostu od razu mieszkać. Jeżeli macie, nie wiem, gdzieś tam jeziorko swoje, stawik, na ryby jeździcie tylko i chcecie przenocować trochę, można wstawić. Jeżeli macie tak jak my remont czy budowę, spokojnie można mieszkać na miejscu, będąc w czasie takiej budowy. Spokojnie wszystkie wygody, co potrzeba, oczywiście są, tylko pod warunkiem, że się zrobi przyłącza, tak? No my już to zrobiliśmy, więc mamy i wodę, i gaz z butli jest, i odpływ jakiś mamy. Oczywiście gdybyśmy pełną kanalizację zrobili, to już wszystkie potrzeby można by w domku załatwiać, ale my na razie aż tak nie mamy jeszcze dobrze, z tym, że nam to w niczym nie przeszkadza. Szafki kuchenne, właśnie miałem wam pokazać piecyk, więc jeszcze pokazuję. To akurat mieliśmy to szczęście, że ktoś tu zamontował nowy piecyk. Nie jest to jakiś staroć z lat 80., tak jak zazwyczaj domki pochodzą, 80., 90., różnie, czasami troszkę nowsze. To jest piecyk, który ogrzewa ciepłą wodę do zlewu, do umywalki, do prysznica przede wszystkim i jest zlokalizowany w kuchni w szafeczce. Jakieś ma tam ustawienia, jakieś ma tam podłączenia z tyłu i oczywiście komin, który wychodzi górą, gdzie się trochę ciepło marnuje. Bo mogłoby w zimę też coś ogrzewać, no ale tak to jest zbudowane. No a ponieważ jest tu gorąco, to taki wentylatorek się przydaje bardzo. Polecam, bo można się chłodzić, jeżeli siedzicie w środku, jest rzeczywiście gorąco, to zawsze taki podmuch wiaterku dobrze robi.
ale przede wszystkim można też pootwierać okna na wylot po jednej, po drugiej stronie, albo tamte dwa można otworzyć i z sypialni, i mamy taki przedmuch, jeżeli jest lekki wiaterek, to mamy przedmuch przez cały dom, też jest przyjemnie, wtedy wentylatora nie trzeba używać, ale jak nie ma tego wiaterku, tak jak dzisiaj nie ma, jest zupełna cisza, to wtedy wentylator, jeżeli siedzicie w środku, ale tu się rzadko siedzi, bo to jest domek holenderski, żeby właściwie się przespać, a większość dnia spędza się na zewnątrz. Zresztą. Po to taką wielką działkę kupiliśmy, żeby tam spędzać głównie czas, więc oglądajcie kolejne odcinki koniecznie, bo będziemy działkę pokazywać niedługo. Kochani, o, jest jeszcze Agatka, widzicie. Tutaj w domku holenderskim to tylko z jednej strony w drugą, z jednej w drugą, i więcej czasu spędza się na zewnątrz domku niż w domku. Także naprawdę, jeżeli potrzebujecie jako sypialnia i taka podręczna kuchnia czy prysznic, to świetnie się nadaje taki domek i można go spokojnie wykorzystywać bez potrzeby budowania jakiegoś specjalnego. Po prostu taki przyjeżdża z dnia na dzień. Ja wiem, że tematu domku nie wyczerpałem w zupełności i na pewno pojawiają się jeszcze jakieś pytania, na które mi nie przyszła do głowy od razu odpowiedź, żeby wam o tym opowiedzieć, a wam też przyjdzie do głowy mnóstwo pytań, także zadawajcie w komentarzach. Na pewno za jakiś czas, jak pomieszkamy tu dłużej i będziemy mogli ten domek jeszcze ocenić, tak rzeczywiście wymienić jego plusy i minusy, wszystkie, to nagramy jeszcze jeden film właśnie z plusami i minusami domku holenderskiego, ale to będzie za jakiś czas, nie wiem, 2-3 miesiące może, może dłużej nawet. Zobaczymy. Na razie, w każdym razie, moi drodzy, jeżeli macie pytania jakieś konkretne jeszcze, zadawajcie w komentarzach. A ja będę starał się odpowiedzieć na te pytania, najlepiej jak umiem, a jeżeli po prostu chcecie napisać, czy wam się podoba, co myślicie, czy chcielibyście zamieszkać w czymś takim, czy nie odnaleźlibyście się w takim domku, to wszystko piszcie w komentarzach, jestem bardzo ciekawy waszych opinii, no i bardzo ciekawy, jak ten domek wam się podobał. To wszystko na dzisiaj. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. Zapraszamy do subskrybowania, komentowania, lajkowania, bo pamiętajcie, że każda wasza łapka w górę rozwija ten kanał. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!